Aleluja! Rozumiecie, bracia i siostry? Mamy potencjał w sobie. Niedawno, pamiętacie Paszoborę, tego nastawienia, co było? Tam ktoś był? Kto był na Paszoborze? No, będzie niewiele, dobra, ale wiecie, że było na stadionie. I przychodzi do mnie chłopak, bo tam grałem na perkusji, taki chłopak na konga grał. Mówi, Witek, chciałbym, żeby twoja fundacja mnie wspomogła. I mówię, no ale co chcesz? Bo tak, jak słyszałem na tych kongach grał, to ja byłem przerażony, nie? I ja mówię, że on z chłopakiem, który ma dwa aparaty słuchowe założone, ma wadę słuchu i gra na kongach, znaczy na instrumencie, więc to tak, może to się kłóci tak po ludzku trochę. No tak każdy orze jak może, no to on bardziej orze niż może, ale ja mówię, chciałbym, żeby wasza fundacja mnie wspomogła. Mówię, a czego ty oczekujesz? Tak? Ale taki byłem wycofany, nie? A on mi mówi, wiesz co, bo chciałbym sobie kupić lepsze aparaty słuchowe, no bo te, co mam, słabe są przy muzyce właśnie, gdziekolwiek, nie, że to są takie tanie. A ile taki dobry aparat? No 16 tysięcy jeden, nie? O, trochę jest. Ja się pytam go, a czy jest coś, co potrafisz? Bo chłopak jest kaleką, tak? Rozumiecie? No ma dwa aparaty słuchowe i prawie nie słyszy, nie? I widzę go, próbuje na tych konga grać i w sumie co spotkanie widziałem, że gra lepiej, bo ćwiczy. I on mi nagle laptopa przynosi, słuchajcie, pokazuje mnie. Ja zobaczyłem, co chłopak robi na komputerze, jakie robi grafiki, jak dla różnych firm pracuje. I się go pytam, to ile ty zarabiasz? Chłopie, to ty chyba z 15 koła na miesiąc zarabiasz. Mówi, co ty, płacą mi 1200, mówi, jestem jako niepełnosprawny, jeszcze ZUS-u za mnie nie płacą, jeszcze na mnie zarabiają pieniądze, nie? Jest kierownikiem działu marketingu w jednej firmie i on zarabia 1200 po prostu. Ja mówię, ty sobie chyba żartujesz. Jak ja z tym gościem chyba całą noc z nim gadałem, aż mi się płakać chciało. Co ten świat robi z takim człowiekiem? I zobaczcie, ten człowiek nie użala się, kurde, ja nie słyszę, to ja nikim nie będę, to ja nic nie potrafię. Nie, bierze i robi. Odkrywa, że w Bogu może wszystko. Też mówi, że słuchał moich konferencji i wie, że może robić coraz większe rzeczy. I wierzę, że za niedługo wy o tym chłopaku usłyszycie. W tym, co robi i w tym, co potrafi. Kochani, taki jest Pan Bóg. Po co to mówię? Chcę obalić dwa kłamstwa. Pierwszą rzecz, jak się zapytam ludzi, czy masz jakiś talent, to większość ludzi mówi mi na rekolekcjach, nie mam. Test. Kto ma talent, ręka do góry? No wysoko, wysoko. Ja już powiedziałem, ja wiem, że to w złym kolejności. Dobrze, ale jest tu ilość osób, które nie podniosło. Około 30% ludzi nie podniosło rękę. Słowo Boże mówi, w najgorszej opcji dostałeś jeden. Rozumiesz? W najgorszej opcji masz 1 300 000. Fajnie, nie? Rozumiecie? I jeżeli ty ten jeden talent rozwiniesz, gdyby on przyniósł do swego władcy ten jeden talent rozwinięty, może nie przyniósłby dwóch, przyniósłby półtora, albo przyniósłby 1,1, ale nie, debil przyszedł i powiedział, zakopałem. Gdyby jeszcze powiedział zakopałem, no to coś zrobił, nie? Rozwinął talent, ale on powiedział zakopałem. Rozumiecie? Zakopałem to po prostu. I być może, bracie i siostry, nie jeden z nas zakopał swój talent. Ja wam nie mówiłem o tym, jak pojechałem gdzieś tam w Białostockie, taka malutka miejscowość wieńska, pojechałem i tam średnia wieku w kościele była 65. Mówiłem to tu, czy nie? No może 62, no. Taka typowo katolicka, średnia katolicka w kościele obecnej na mszy świętej. I słuchajcie, i powiedziałem im o tych talentach, no i te babci do mnie mówią, ale Witek, to co my tu możemy robić? Tu jest bieda, znęcamy. No, a dziewczyny, a umie, która z was ciasto piec? No to się zgłosiły prawie wszystkie, nie? No fajnie, dziewczyny usłyszały, nie? Dziewczyna, mówię, no i od dziewczyny chętnie, że tutaj każda, a to sernik, która piecze, no, a która robi sernik z rosą, nie? A która robi, mówię tam, makowiec dobry, no ja. A czy kiedyś ktoś wam powiedział po imprezie, że robisz najlepszy makowiec? No tak, no mi tak powiedzieli. A komuś se tak. To dziewczyny, jest jakaś jedna młoda osoba w waszej miejscowości? No jest, ale nie w kościele. Mówię, no dobrze, no to znajdźcie ją, odszukajcie. Zapytajcie się, czy się zna na internecie. Niech wam zrobi stronę internetową. I pieczcie każda z was to wasze najlepsze ciasto. I zacznijcie to wysyłać do Białegostoku, do innych miast. Ciasta ręcznie robione. I baby firmę założyły. Da się? No, katoliku, da się. Siema się, kurczę, no. Do roboty, do pracy, kochani. Można. Rozumiecie? Ale to nie chodzi tylko o to, że im się pieniądze poprawiły. To też chodzi o to, że się zaczęły czuć potrzebne. Co tylko te miały kurą, tylko te jajka wyciągać, to cała ich robota w życiu. No na tej wiosce, rozumiecie? Teraz mają coś z tymi, ja mogły sobie żonglować, nie? To lepiej tymi na twardo niż na miękko, nie? Ale, czyli nieugotowanymi. Ale co? Wzięły i zaczęły te jajka wykorzystywać. Potencjał mają. Mąkę można kupić, nawet prawdziwą, tylko nie w Biedronce. Tam jest kredo, uważajcie, nawet szymanowska. Sprawdziłem. Przeczytajcie sobie.
Tam jest mąka plus kreda, 30% kredy. Kolor ten sam, konsystencja podobna, tylko w smaku troszkę. Tego się dziwi, że ci ciasto nie rośnie. No, jak szymanowską, to kup z połem, a nie w Biedronce. Nie ma tu przedstawiciela Biedronki? Na Polskę? Bo tak niedawno ogłosiłem rekolekcję, to kobieta w banku była prezesem, zrezygnowała z pracy po tych rekolekcjach. Powiedziała, że musi pracę zmienić. Halleluja! I bardzo dobrze! Lichwa, kochani, lichwa. Dobrze. Więc jeżeli rozwiniesz jedno uzdolnienie, jakie posiadasz, to może być sernik z rosą, rozumiesz? Czy może być nawet bez rosy, rozumiesz? Jedną rzecz rozwiniesz, to co zrobi Bóg? Byłeś wierny w rzeczy małej, nad wieloma cię postawię, czy nad większymi cię postawię. Każdy według własnego obdarowania. Nie każdy musi gadać jak Witek, nie każdy musi być księdzem. Czujcie sytuację, aby każdy był księdzem? No co by to było? No, sami brązowi tu by siedzieli. I w ogóle koniec z tą prokreacją. Koniec. Lud Boży umarł w XXI wieku, bo wszyscy zostali księdzem. No czujecie numer? No nie ma, no musi być ksiądz i nie ksiądz, no. I lepiej, żeby tych nie ksiądz było więcej. Bo ci się zanudzą potem. Jedna spowiedź na miesiąc. I to współbrat przyszedł. Rozumiecie, nie? I z głodu by umarli, bo chleba piec nie umiał. Rozumiecie? A kto by im domki budował? Rozumiecie? Więc każdy ma swój talent, nie? Ci od dróg, wiecie, jak w Polsce talent rozwinęli, nie? Że teraz zarabiają ci od zawieszeń, nie? No. Tak. To była sprzedaż wiązana. No. Kochani, Bóg chce twojego szczęścia, ale twoje szczęście złożył w twoje ręce, rozumiesz? Nie w ręce księdza Wiktora, nie tam w twoich polityków. Mamy, jakich mamy, no. Bo to z naszych rodzin są, jakby nie było, nie? Rozumiecie? To nie jest wina polityków, systemu, układu, czegoś tam jeszcze. To jest moja wina. Znaczy nie Witka, w sensie twoja wina, no. Nasza zbiorowa, społeczna, ale każda osobista, rozumiecie? Jak jest takie polskie przysłowie, nie znamy. Jak się pościelisz, tak się wyśpisz, nie? Znaczy kogoś normalnego, kto sobie kładzie te ziarka grochu pod prześcieradło? No chyba, że marzyła być księżniczką całe życie, nie? No to... Ale rozumiecie, no nikt normalny sobie, gwoździe sobie kładzie pod ten, nie? Albo pineski, ja tak mówię. No nikt, no dbamy o to, żeby sobie jakoś te prześcieradło na czymś miękki położyć, żeby się czymś ciepłym przykryć. To tu umiemy. O swoje życie czemu nie dbasz? Czemu? Bo nie wierzysz Ewangelii. Ty tą opowieść o talentach usłyszałeś 100 razy. Albo więcej. Strach, kochani. Strach nas ogranicza. A co mówi list Jana? W miłości nie ma strachu. Miłość nie zna lęku. Rozumiecie? Bóg jest miłością. I On się nie boi. Dlatego złożył cały świat w rękach ludzi. Co ci powiedział na początku w Księdze Rodzaju? I czyńcie ją sobie poddaną. A co myśmy zrobili? Czynimy z siebie poddanych jakiejś Unii Europejskiej, czemuś tam jeszcze. Robimy z siebie niewolników na swoje własne życzenie. Facetów nie ma w tym kraju. Bo tylko tak wyglądacie, kochani. No, słuchajcie, ile to ja w domów poznaję, że baby rządzą. To do was, dziewczyny. Z radością tutaj mówię. A Bóg pokazuje, prosty przykład. A weźcie sytuację Adaś i Ewa, tam jak ten zgrzeszyli. Paweł pisze potem pięknie, jak przyszedł grzech przez jednego faceta, przez Adama, tak potrzeba jednego sprawiedliwego, żeby go naprawić. No zaraz, no kto zerwał ten owoc tam z tego drzewa? Pamiętacie? Ta bajka o ogrodzie Eden, pamiętacie? Tak? Kto tam zerwał? No a co ten Paweł Święty pisze? Tak, przez grzech wszedł na świat przez Adama. No jaki Adam? No jest grzech Adama. Bo Adam ma być głową rodziny. Jeżeli ta baba Ewa była jego rodziną, jego żoną, nie? To tak se wychował i tak miał. No tak! Dlaczego faceci uciekają do garażu i te stare samochody robią albo te motory? No bo w tym domu już nie mogą wytrzymać, nie? A kobiety rządzą czemu? No bo chłop w życiu się nie nauczył rządzić domem po prostu. No tak, no ten problem przeżywamy. Faceci nie są facetami, a kobiety muszą zastępować ich miejsce, bo one zawsze były od zadań specjalnych, nie? Chłop za nią jakoś tak chętnie nie rodzi. Ona musi, nie? No, rozumiecie?
I teraz, kochani, trzeba ten świat odkręcić, te wszystkie chore, co się dzieje w tym świecie. Dzieci, syn wychodzi, nie miał nigdy wzoru ojcostwa i wychodzi, zakłada swoją rodzinę i do czego facet najłatwiej mu się przysłuży? No do nowego dziecka, nie? To jakieś tak 5 minut przyjemności i wiele lat odpowiedzialności, której niechętnie podejmuje, nie? Rozumiecie? I dlaczego tylu facetów ucieka od kobiet, zostawiają ją z tymi, jak moja ciocia na przykład, nie? Przeżyła. Dlaczego tak się dzieje? Bo nie mają wzorców męskości. Nie umieją wziąć odpowiedzialności za swoje życie, bo tych wzorców nie mieli w swoich domach. Rozumiecie? I my to musimy, kochani, zmienić, ale nie zrobimy tego bez Pana Boga, bo instrukcja obsługi człowieka jest w tej książce. A nie w jakimś tam gender, nie w jakichś po prostu gazetach czy w czymś innym, nie? My tej instrukcji obsługi nawet nie przeczytaliśmy. A swoją pralkę to 7 razy, nie? Instrukcja obsługi pralki, nie? Czy obsługa pilota do telewizora, jak kupiłem sobie nowy teraz i tam co zrobić? Rozumiecie? To chętnie czytamy. Ale instrukcja mego życia, a po co? Za długa. Za długa. Wszystko tu, kochani, jest. Rozumiecie? My, Polacy, jesteśmy rodem niewolników na dzień dzisiejszy. Jeżeli społecznie popatrzycie globalnie na to, co się dzieje na świecie, to my jesteśmy białymi murzynami. Znaczy mówię o jakim negatywnym słowie murzyn, nie chcę obrażać oczywiście Afrykańczyków czy ludzi czarnoskórych, tylko chcę pokazać niewolnictwo w ten sposób. Robimy z siebie niewolników dla kogoś. Rozumiecie? Ale Bóg tego nie chce, bo On mówi, że On chce dawać całe narody za Ciebie. To Niemiec w przyszłości ma do nas niewierzący przyjść po pracę, rozumiecie? A nie my mamy, albo Anglik, a nie my do Anglii mamy jeździć i tam pucujemy podłogi. Tu robimy magistra, a tam pucujemy podłogi. Nie mówię, że praca hańbi, tylko że coś jest chore tutaj. Wiecie, co znaczyło to Made in Germany? Kojarzy taki napis? Dzisiaj z czym nam się kojarzy? No co wam, jak w produkcie jest napisane Made in Germany? Co to znaczy? Ja wiem, że jest wyprodukowane w Niemczech, ale co nam jakby za tym w głowie idzie? Co to jest? Dobra jakość, tak? Ile osób tak uważa, ręka do góry? A wiecie, kiedy po raz pierwszy powstał ten napis Made in Germany? Na produktach? Jak Anglicy nie chcieli, żeby niemieckie buble przyjeżdżały do Anglii. Czujecie numer? To jest historyczne. Chcieli oznaczyć, do tego się nie przyznajemy, to jest słabiutkie. Rozumiecie? A my tak się zachwycamy, Niemcy, teraz bada, bada. Okej, bo swoje to wszystko, co mieliśmy, to co zrobiliśmy? Jak mówi przypowieść, zakopali. Nie? Myśmy wszystko, co swoje, zakopali, ale Bóg tego nie chce, bracie i siostro. Bóg chce, żebyś był szczęśliwy, najszczęśliwszy, rozumiesz? Najszczęśliwszy na świecie. Nie zrobisz tego nigdy, jeżeli nie weźmiesz, nie zakasasz swoich rękawów i nie weźmiesz się do roboty. Do roboty nad swoim talentem, nad swoim obdarowaniem. I przypominam, wszystko, czego potrzebujesz, by być szczęśliwy, Bóg złożył w tobie. Okej, we współpracy z ludźmi, ale złożył tobie. Jeżeli będziesz dopatrywał się szczęścia zawsze poza tobą, to nigdy go nie znajdziesz. Rozumiesz, że bo nie mam tego, bo nie mam tego, bo nie, gdybym się urodził w USA, to bym był szczęśliwy, nie? Gdybym był bez bogatej rodziny, to bym był szczęśliwy. Znam mnóstwo biednych ludzi, którzy dzisiaj są bogaci. Właśnie z biedy postanowili coś zrobić. Ale nie mówię też, że bogactwo jest wyznacznikiem szczęścia. Tu proszę, o. A tylko jak bogato, no, ale to jedyna rzecz, słuchajcie, no. Rozumiecie? To nie o to chodzi. Ja też wam chcę powiedzieć, jak wam powiedziałem, z materialnych rzeczy posiadamy 12-letni fajny, ale 12-letni samochód i 2 laptopy, rozumiecie? I to jest wszystko, co posiadamy materialnie z moją rodziną i 4 dzieci. I używane ubrania, które od ludzi dostajemy. I raz na 2 lata kupuję sobie nowe buty. Właśnie sobie kupiłem tydzień temu w Rzeszowie. Bo były w promocji. Rozumiecie? I kochani, a jestem szczęśliwy. Wierzycie mi? Kto mi wierzy? Amen, lubię was. Dobrze. Dobrze, dobrze, znaczy dobrze mi to ściemnianie wychodzi. Dobrze. Wiecie, ja już nie chcę więcej przedłużać. Kolejne cytaty macie dzisiaj w dzienniczkach na cały tydzień. Ci, co nie mają, to dostaną zaraz tutaj w grupach dzielenia, bo już późno pewnie się robi. Dzień się chyli ku zachodowi, a ja jeszcze muszę dzisiaj do Otwocka wrócić. I słuchajcie, kochani, zachęcam Cię, żebyś w tym seminarium patrzył na swoje życie nie przez wzgląd tego, co słyszałeś o sobie, ale przez wzgląd tego, co Bóg mówi o Tobie. Dobrze? I nie żebyś tylko tego słuchał, ale Bóg fajnie o mnie powiedział. Co z tego? Nie, nie, nie.
Boże, dziękuję Ci, że to jest prawda o moim życiu. Boże, dziękuję Ci, że to jest prawda o moim życiu. Boże, dziękuję Ci, że ukochałeś mnie wieczną miłością. Boże, dziękuję Ci, że ukochałeś mnie matczyną i ojcowską miłością. Dziękuję, że nic nie muszę jakby zasługiwać na Twoją miłość. Dziękuję, że Twoja miłość jest darmowa. Bo często ludzie chcą sobie coś kupić. To ja dam księdzu ten 1 300 000, to będę zbawiony. Możesz mu dać 1 300 000, on się będzie w nałogi jeszcze w jakieś wpędzi, bo będzie za dużo pieniędzy i będziesz obarczony jego grzechem i jeszcze swoim, który po drodze zrobisz, bo już, a ja tu dałem 1 300 000, na kościół. Kto to był ten, co dał, chciał na kościół dać? Ktoś to był taki, nie pamiętam kto. Rozumiecie? To nie o to chodzi. Zainwestuj w siebie. Wszystko, co masz, rozwiń samego siebie. I bądź dokładnie tym, do czego Bóg Cię zaprasza. A Bóg jest miłością i chce, byś Ty był miłością. Bo stworzył Cię z miłości i przeznaczył Cię do miłości. Aleluja! No to wstajmy, pomódlmy się o to. A potem druga część spotkania. Kara musi być. Tatusiu, ja Ci chcę podziękować za każdego mego brata i każdą moją siostrę. Chcę Ci podziękować za Twoje słowo, które przemieniło moje życie. Chcę Ci podziękować za Twoje słowo, które też wierzę, że przemienia ich życie, Panie. Chcę Ci podziękować, tatusiu, za to, że każdego z nas stworzyłeś cudownego, jedynego i niepowtarzalnego. I też, tato, proszę Cię, żebyśmy w tym tygodniu nauczyli tak mówić rano przed lustrem. Boże, dzięki, że mnie tak wspaniale stworzyłeś. Niech tą prawdę zaczynają przyjmować mózgiem i sercem, Panie. Że są wspaniali, jedyni, niepowtarzalni, powołani do rzeczy wielkich. O tak, tatusiu. Tatusiu, też Cię proszę w tym tygodniu, aby odkopywali, czy poszukali, gdzie zakopali coś. Co zakopali w swoim życiu. Że mieli wielkie marzenia, jak byli tam do wieku 16, 18, 20 lat, a potem zaczęło się rodzina, praca, dom, problemy w małżeństwie i te wszystkie rzeczy, które były w sercu, zostawały dziś odsuwane na daleko, daleką przyszłość. A ta daleka przyszłość oznaczała na nigdy. A Ty, Panie, te pragnienia złożyłeś w ich serca. Te wszystkie dobre, piękne pragnienia. Te wszystkie dobre i wielkie rzeczy, które mogli uczynić, a nie uczynili. Ale Ty jesteś Bogiem, który mówi, zawsze jest czas. Zawsze jest czas, by wrócić. Zawsze jest czas, by odkopać i zacząć od nowa. Bo z Tobą, Boże, możemy zaczynać od nowa. Naszą piękną przygodę. Naszą piękną przygodę z Tobą. Tatusiu, dziękuję za tych wszystkich wspaniałych ludzi, których Tu postawiłeś dzisiaj w tej świątyni. Dziękuję za każdą kobietę, dziękuję za każdego mężczyznę. Dziękuję za każdą dziewczynę, każdego chłopaka. Dziękuję, tato, za powołanie każdego z nich do życia. Do pięknego życia, do pięknej przygody z Tobą. Ponieważ nasza radość nie pochodzi od tego, co jest na zewnątrz nas, ale od tego, co jest w nas. O tak, tato. Proszę, byś dzisiaj odnawiał nasze serca, w tym momencie. Byś je odradzał na nowo. Byś je przytulał. Tatusiu, proszę, byś tchnął swoją miłość na nowo w nas wszystkich. O tak. Tatusiu, ja Ci dziękuję, że odnawiasz obraz nas samych. Tatusiu, dziękuję, że przychodzisz do wielu osób dzisiaj. Tato, też dziękuję za te osoby, które teraz tak mocniej bije serce. Gdzieś czują Twoją obecność. Tatusiu, dziękuję za to. Dziękuję za te osoby, które czują takie mrowienie po ciele. Tatusiu, dziękuję za to. Tatusiu, dziękuję za osoby, które czują jakieś przytulenie. Dziękuję za to. Tatusiu, też Ci oddaję tą osobę, która teraz jakiś czuje taki lęk, taki się dziwnie czuje, nienaturalnie. Proszę, by Twoja miłość ją teraz ogarnęła. Nie przejmujcie się, to jest tak zwane zaśnięcie w Duchu Świętym, czy spoczynek. Bóg teraz dotyka. Nie podnoście! Zostawcie tę osobę w spokoju, tak? Dziękuję, Duchu Święty, że przychodzisz. Tatusiu, dziękuję, że przychodzisz. O tak. Ja proszę o więcej namaszczenia. Tatusiu, lecz. Jesteśmy Twoimi dziećmi. Lecz wszelkie braki miłości w naszym życiu. Tatusiu, oddaję Ci każdą siostrę i każdego brata. O tak. Kierem eszire ganrani, jaragadijar hadrede, gaszire benremani, tiere gaszikere manren, jaragaszire beszire. Proszę o więcej namaszczenia. Proszę o więcej namaszczenia. Kochani, polecam zamknąć oczy i przebywać w obecności Boga. Nie przejmujcie się o tym, co robi po Twojej prawicy i po Twojej lewicy, czy z przodu, czy z tyłu. Bóg teraz chce dotykać Twojego serca. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że przychodzisz. O tak, Jezus. W żadnym innym imieniu nie mamy zbawienia.
O tak, tato. Dziękuję, że przychodzisz ze swoim namaszczeniem. I dziękuję, że uzdrawiasz nasze serca poranione w historii naszego życia. O tak. Dziękuję, że przychodzisz do kobiety, która ciągle się czuje niegodnie, która ciągle odczuwa takie poranienie w swoim życiu. Odnosi się z brakiem szacunku do swego ciała. O tak, Panie. Dziękuję, że odnawiasz jej ciało teraz. Dziękuję, że przywracasz jej właściwy obraz. Dziękuję, że otulasz ją płaszczem swojej miłości. Dziękuję Ci, Tato. Dziękuję Ci, Tato. Też Bóg mi pokazuje mężczyznę, który jak był małym chłopcem, widział bardzo dużo zła w domu. Bardzo dużo krzyków, bardzo dużo takich nerwowych zachowań. Bardzo często się bał, uciekał. Potem jak dorastałeś, lubiłeś słuchać głośną muzykę. Mam obraz Ciebie z słuchawkami takimi z Walkmana, że słuchałeś dużo głośno muzyki, aby tak naprawdę się wyizolować, aby uciec. O tak. Tatusiu, dziękuję, że przychodzisz z uzdrowieniem. Dziękuję, że uzdrawiasz to wszelkie zło. Dziękuję, że odbudowujesz jego męskość. Dziękuję, tatusiu. Dziękuję Ci. Kieregashire manrandi, aragashereve, dierabasha. O tak, Panie. Tato, dziękuję, że przychodzisz. Tato, dziękuję, że przychodzisz. Tato, dziękuję. Też mi Bóg pokazuje mężczyznę, który ma drętwienie w łokciu, w prawej ręce. Bóg teraz Ci pokazuje sytuację, jak biłeś tą prawą ręką, jak tą prawą rękę używałeś do złych rzeczy. Jak biłeś ze wściekłością dzieci, jak uderzyłeś swoją żonę. Bóg dzisiaj przychodzi i uzdrawia Twoje serce. Bóg też pokazuje, jak widziałeś, gdy Twój ojciec bił swoją matkę. Dlatego nauczyłeś się tego zła. Ale Bóg przychodzi do Ciebie i zachęca Cię, byś sobie wybaczył. O tak, Panie, dziękuję, że przychodzisz. Widzę też dziewczynę, która wie o zdradach ojca, że Twój ojciec zdradzał matkę. I ty wiedziałaś o tym i to bardzo poraniło też Twoją kobiecość i masz wielki wstręt do swego ojca i Bóg przychodzi z wybaczeniem do Twojego serca, że daje Ci taką zdolność wybaczenia Mu, ale też Ty masz bardzo duży problem z tym, żeby nawiązywać zdrowe relacje z chłopakami. Boisz się bardzo związków i jesteś do dzisiaj sama. Bóg przychodzi do Ciebie dzisiaj, uzdrawia Twoje serce. Dziękuję Ci, Tato, że przychodzisz i uzdrawiasz. Jezus. Też Bóg okrotnie przychodzi, teraz do kogoś masz niedrożne żyły, że tam Ci się odkłada coś tam w tych żyłach, że źle krew przepływa. Pan Bóg dzisiaj udrażnia Twoje żyły. Dziękuję Ci, Panie, że przychodzisz. Jezus. Czterem osobom też Bóg zabiera alergię dzisiaj. Dziękuję Ci, Panie. Jezus. Też dzisiaj przyszło trzech facetów, którzy nie byli tydzień temu. I macie bardzo duże problemy z pornografią. I Pan Bóg dzisiaj przychodzi do Was z uzdrowieniem. O tak, Panie. Też z takim szacunkiem do własnego ciała i przypomina Wam, Wy jesteście świątynią Ducha Świętego. Dziękuję Ci, Panie. Jezus. Też jest osoba, która teraz jest bardzo ciepła i chciałaby wyjść, ale tak się dziwnie czujesz, nie wiesz, co się dzieje z Twoim ciałem, ale to Bóg przychodzi do Twojego ciała i przenika Cię Duch Święty. Dziękuję Ci, Panie, że przychodzisz. Dziękuję Ci. Jezus. Też jest dziewczyna, która chodziła do wróżki, przepowiadała jej przyszłość. Ty gdzieś wierzyłaś jej, ponieważ parę z tych rzeczy się spełniło. Bóg przychodzi do Ciebie i uzdrawia. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że przychodzisz. Też jest osoba, która ma z przegrodą nosową problem. To się to kwalifikuje pod operację, ale też Pan Bóg Ci dzisiaj to uzdrawia. Dziękuję Ci, Panie. Też są osoby, które dzisiaj
zapragnęły podczas tego spotkania, żeby rzeczywiście zacząć robić to, o czym marzą. Ale już, nawet słuchając tego, były takie przebłyski, takie momenty, wow, zrobię. Ale już zły przychodzi i ci daje 1000 podpowiedzi na to, że ty tego nie możesz zrobić, bo to nie się nie uda, to się nie uda, to się nie uda. Już ci zasiewa lęk. Ja teraz w imię Jezusa Chrystusa sprzeciwiam się podszeptom szatana dotyczącą właśnie waszych osób i waszych decyzji. I w imię Jezusa Chrystusa łamię ducha lęku, który próbuje odbierać wam wolność. A ku wolności wyswobodził nas Chrystus. I mówię do ciebie, duchu lęku, nie masz władzy nad tymi ludźmi, bo są dziećmi Boga. Dziećmi Boga, które były zaniesione w dzieciństwie do ołtarza i były ochrzczone w tym kościele. I przyjmowały sakramenty w tym kościele. I są katolikami. Są dziećmi Boga, dziedzicami Boga. Nie masz do ich serc dostępu i do ich umysłów. O tak, dziękuję ci, Panie, że przychodzisz i odnawiasz. Dziękuję, tatusiu. Dziękuję, tatusiu, że przychodzisz i uzdrawiasz. Też jest osoba bardzo zniewolona grzechami nieczystymi, wielorakimi. Pan Bóg przychodzi do ciebie dzisiaj z godnością i z miłością i uzdrawia braki miłości. Też pokazuje, że w twoim domu nie było tego, że twój tata cię przytulał, bo tego taty nie było. Twoja mama też się nie odnosiła z szacunkiem do ciebie. Ale Bóg dzisiaj, mam taki obraz, że bierze takie malutkie dziecko na dłonie i tak podnosi do góry i tak przytula do siebie. I Bóg tak dzisiaj ciebie przytula. Bierze cię na swoje dłonie i mówi, tyś mój. O tak. To do jakiejś kobiety mówi, córko moja, ukochana. Przychodzę do ciebie, bo umiłowałem cię miłością odwieczną. Dziękuję ci, Panie, że przychodzisz. O tak. I proszę o więcej miłości. I przenikaj nasze emocje, te, które są na uwięzi. O tak. I uzdrawiaj to wszystko, co jest chore. Przychodź z uzdrowieniem. Ty widzisz, ile osób cierpi tutaj. Widzisz, ile osób z nas to cierpi. Ilu z nas jest nieszczęśliwych, a ty chcesz naszego szczęścia. Proszę o większe namaszczenie. Tato, dziękuję za to, czego będziesz dokonywał w tym tygodniu. Dziękuję. Też dziękuję za te decyzje zmiany, które już się w wielu osobach rodzą i będą je właśnie w tym tygodniu podejmowały. Tatusiu, dziękuję. Też ktoś ma taką dolegliwość, że mu często wypada, nie wiem jak to się nazywa, między kręgami coś. Dysk? Dysk, tak. Że ci dysk wypada często między kręgami i potem chodzisz do tego, żeby tam się nastawiali. To też Pan Bóg ci to dzisiaj uzdrawia. I to dla ciebie taki dowód, bo mówisz, dlaczego dla mnie nie ma nic? No to jest dla ciebie też. Dzisiaj Bóg ci to uzdrawia i zobaczysz właśnie, że już ta dolegliwość nie będzie wracała. Nie będzie problemów ruchowych. Dziękuję ci, tato. Też jest kobieta, co ma tą chorobę, że jest mało wapna w kościach. Jak? Osteoporoza, tak. I Bóg przychodzi też do twojej osteoporozy, do twoich kości. I Bóg ci daje uzdrowienie. I Bóg uzupełnia wapno w twoich kościach. Dziękuję ci, tatusiu. Też jest osoba, co ma zaćmę na oku. I ty się kwalifikujesz do operacji z tą zaćmą. A Pan Bóg ci przychodzi dzisiaj i chce uzdrawiać twoje oko. I przyjmuj to uzdrowienie. I dziękuj Bogu w tym tygodniu za uzdrowienie. O tak, Panie, dziękuję ci. Jezus. Też jest osoba, która odnosi się z nienawiścią do księży. I Bóg dzisiaj, tam się coś wydarzyło złego w twoim życiu. Bóg dzisiaj przychodzi z uzdrowieniem tej sfery, tej sytuacji. I Bóg zmienia twoje nastawienie. Dziękuję ci, Panie. Dziękuję ci. Mam też taki obraz wyrywania kartek z książki, z Biblii.
To nie znaczy, że osoba może wyrywała te książki, te kartki z Biblii, ale chodzi o to, że jest osoba, która czytała konkretnie Słowo Boże i powiedziała, nie, to jest niemożliwe, to nie jest o mnie, ja w to nie wierzę, ja w to nie wierzę, bo w moim życiu jest inaczej. I Bóg dzisiaj do Ciebie przychodzi i ten obraz wiesz, że jest do Ciebie. I Bóg uzdrawia Twoje serce. Dzięki Ci, Panie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.